Witam serdecznie, z tej strony kojarzy się Marek na 77 w nagraniu, gdzie plaga i zniszczenia prowadzą siostrę oraz brata przez krainę w średniowieczu. Napis PlayStation jest związany z tym, iż to jest jedyny tytuł, który po prostu nawiązuje, w związku z tym proszę tutaj nie doszukiwać się PlayStation, po prostu taka nazwa wyświetla odpowiednią ikonę co do tego materiału filmowego z tejżeż, a nie innej gry. Być może moja nieufność też tutaj przeważa, czyli po prostu pozostałe podobieństwa tytułowe mogłyby nie zakwalifikować, że tak powiem, ikony gry. Jeżeli chodzi o opis, że tak powiem, na platformie. No i cóż, jedziemy dalej, jedziemy drugą część, gdzie wydostaliśmy się dzięki matce i uciecce przed strażnikami na wieś w pobliżu przystani. Kontynuuj. Także proszę się tutaj nie doszukiwać formatu PlayStation, czyli tejże jakości. Co pisze w drugiej części? Amicję i jej młodszy brat Hugo tracą całą rodzinę podczas napaści ze strony żołnierzy Inkwizycję, które celem jest pojmanie chłopca. Animacja ledwie zna Hugo, ponieważ z powodu dziwnej choroby została ona odcięta od świata. Dziewczyna musi dotrzeć razem z nim do... No właśnie. Czy jej się uda? To jest dobre pytanie. Dobrze, musiałem wstać. No, pacjent się mój naprawdę i... Wejść USB rozsypuję, no ale nieważne w tym momencie. I don't know. I don't want to think about it right now. Will ask Laurentius to take us to see mommy and daddy. Yes. Of course. Dobrze. Także ja jeszcze raz dziękuję ślicznie. Albo pierwszy raz za 99 wyświetleń. 9 łapek. Ja uprzejmie o nie proszę jak największej ilości. Będę o nie żebrał. Przeszukamy, że tak powiem, zamieszkania. Piękne konie, ale to nie o konie nam tutaj chodzi. A między innymi też o itemy, które można w tej osadzie teoretycznie znaleźć. Piękny koń. Nie wiem, po cholipciana się... Po co ona się schyliła? Nie ma nic. Przypominam, że ja jestem na fazie wstępnej. Wcześniej coś oglądałem. Aczkolwiek przed nagraniem materiału u siebie nie odświeżyłem pamięci. O. Tak, jabłka. Zbutwiałe jabłka. Czy jak to powiadają Inkwizycja, pełną gębą. No, sporo tego jest. No cóż. Nie udało się nam nic pozyskać. No to tak zwany targ. No ale cóż, no nie ma. Dobra. Coś czuję, że będzie, że tak powiem, ostro po bandzie jechało. Tak, brak ludzi oznacza problem. To jest chyba ta część, którą ja już próbowałem. Ludzie uciekają, zamykają się. We were attacked. We need
very cold. Ta plaga jednak straszy, a... Anybody there? I'm with my little brother. The Darun estate was attacked. Hello? I'm begging you, please help us. We're wet and hungry. What on earth is going on? Tylko zamożni mieli wtedy prawa do wiedzy, że tak się wyrażę. Nieliczni się na to mogli pozwolić. No cóż, trochę zwiedzimy. Słychać. No, nic nie widać. No, widzimy pierwsze znaczenie. Dokładnie. It means that we could catch their illness, so stop running around. All right, sorry. Dokładnie. Tak, przeważnie były znaczone w domy zarazą. Idziemy tutaj. Tutaj tak byśmy się cofali. The village is contaminated. Why everyone's hiding? I can smell something cooking. Słyszymy harmider. Nie wiem, czy dobrze robią. Zejdę w tamte miejsce. Oh my god. No ale inkwizycja, tak? Wierzę, że kobiety są czarownicami. Że to przecież właśnie kobiety była ta plaga. No i teraz musimy zwiewać. Tak jest. Oh my god. Widzę, że pospólstwo. No i niestety będę się do początku. W sumie to ja mogę pospieszyć. Przyspieszyć. No i nic my w sumie nie zyskali na tym żadnego. A mogliśmy mu dać przejść bokiem. Może coś jeszcze więcej byśmy zdobyli. Paczka do przesunięcia. To jest świetna sprawa. Dobra, mamy, ale czy coś jeszcze nie możemy stąd tutaj pobrać, bo wiem, że jest to wyprawienie skóry, ale nic z tych rzeczy tutaj nie
Nie spasi, a nie chcemy. O, jest, kamienie są. To dobrze. No dobra, widać, że nic z tych rzeczy już więcej nam nie wejdzie. A więc jedziemy do góry. Czyli kolejna ucieczka w sumie. Z miasta, które też dotknęła plaga. Aha, no tak, skrzynia. Okej. Okej. Mamy tam. Czy coś ze stołów nie możemy zebrać? Kolejny kamień. Jeszcze jeden kamień. Help me push. Right. No raczej nie będziemy ciągnąć i podstawiać. Aha, bo tej wyprawionej skóry, co jest akurat na wprost tego, cośmy wbiegli. No i najgorsze w sumie przed nami. Ten rycerz, ale są, co ja będę ubiegał. Musiałem popróbować po prostu, nie? No i cóż, mamy dalej bieg. Może nam się uda wydostać z tego miasta. No bo w sumie... Weszliśmy tu za jadłem. O! Gwizdek się przy... Niedobrze. No on uciekł. Czy nam się to uda weźmie? Nas totalnie odsuwa w tym momencie. Dostaje przeskok. Aha, dobra, skrzynia do rzucenia. Niech uważa, żeby mu na głowę nie spadło. Okej. Tak jest, szybciej, póki nie ma, a tu mamy kamienię do pobrania. Super, mamy wyjście. Halo, ale od której strony? No przecież dobrze pamiętam. Okej, coś tu jeszcze możemy... pobrać. To nam się drzwi otworzyły. Alicia, hide. Well, where the hell are they? Come now. We've surrounded the area. They were here a few minutes ago. The two of you surrounded the whole area? Get out of here! Call the others and get those alleys blocked. Okej, czyli został jeden pilnujący. O, pieron, ale ma maczugę. Pytanie, kręty będzie najlepiej. Jak się Hugo trzyma za rękę, to ciężko jest. Kontrol, aha, to kamieniem. Dobra, no. Przy pierwszym, że tak powiem, misji było to ok. Teraz też poskutkowało. Tu mamy garnek do odwrócenia uwagi. Super. Kontrol. Kontrol. What the hell was that noise?
Dobra, udało nam się zwiać i tak musimy wiać. Bliskie spotkanieśmy odroczyli, ale... A jak długo? Jest, mamy to. Super, jedzie. Jedzie do przodu. No i okej. No długo te drzwi nie wytrzymają. Widać, że tu jest jakieś spanie. Aha, Hugo. Hugo, chodź tu. Dajesz, Hugo, bo to twoja miejscówka. Twoja miejscówka do wyjścia. I pośpiesz się. Oh my god. Na ostatnim momencie. W sumie to jest malec, nie? Nie możemy zbyt wiele od niego wymagać. Tu mamy zawrzite. Znaczy zamknięte. Wow. Rzeczliwa kobieta się pojawiła. No i taka sugestia z mojej strony, jak będziesz próbował grać. Bierz za pierwszym razem graczy. You're safe. They'll never come looking for you here. You're soaking. There are clothes you can change into upstairs. In a chest in the bedroom. Ah. Are you sure? Thank you. Mamy warsztat, ale mamy mało opcji. Znaczy w sensie szukamy surowców jeszcze dodatkowych. Piękne komody. O, tu coś będzie. Co tu znaleźliśmy? No, nieźle. Mamy już lepsze uzbrojenie. Pasowałaby kolczuga. Dałaby lepsze obronę ciała, ale niestety nie. Jeszcze nie w tym wydarzeniu. Dobra, co jeszcze możemy w tym pokoju znaleźć? O, przypomniała się jej matka i jej przyprawy w kuchni. To co mówiłem, że to było raczej jedna z najcenniejszych, jak najcenniejszych w tamtych czasach. Panie kuchni ceniły se. They belonged to my grandchildren. Oh, my name is Clairvy. I'm Amicia, and this is Hugo. Say thank you, Hugo. Thank you. Clairvy, what is happening here? The plague. So many people dead, and those still alive. But where are your parents? At home. They're waiting for us. We're looking for a doctor, Laurentius. A doctor? Perhaps. A man did come and help at the hospice early on. The monks might be able to tell you more, but... What? They haven't been seen recently. No one goes near the church anymore. It's all we have. We must go and see. You'll die there. But no one listens to old Clary anymore, so... Anyway, I see you have a sling. You're going to need it. But it'll be no use to you in that state. Go to the backyard. You'll find some new strips of leather there. And feel free to use the workshop in the next room for your repairs. That's very kind of you. No i... Feel free to use the tools by the workshop. Dobrze, czyli będziemy dalej szukać, pozyskiwać materiały. Bo tu mamy stół do krawcenia. Co jeszcze znajdziemy? Co jeszcze znajdziemy? Skórę. Co tu jeszcze będzie?
Coś jeszcze? Nie, no to idziemy do krawcenia. Tak, idziemy do krawcenia. Do stołu złożyć coś, co nam się przyda. Lina. That's much better. With the right materials, I could improve it even more. I czyżby tylko na tyle nam starczyło? No trudno. No na to wychodzi, że lina. Mamy tamburyno. Monetę. 3 z 26 itemów. Okej, no tyle się udało. Right. I must go and thank Clovy. Dobrze, mamy linę. Mamy lina będzie potrzebna, to ciężko mi w tym momencie powiedzieć. Można na pewno w tym momencie do przestora nie będzie potrzebna, ale jeszcze ta ewentualność. So? It's a lot better. Tak, do lepszej obrony. No to excellent. Wow. Całkiem w porządku, a starsza osoba jest. Jak na swój wiek odważny. Ach, malec. Don't shout, children. That's enough noise. Quiet. Shut up. You're going to get us killed. Mommy will protect us. That's enough. Co obronić? I want to see Mommy. Mommy is dead, Hugo. You'll never see her again. Or Daddy. Amicia. You're lying. Kłamiesz. They were killed at the house. Both of them. So shut up. Lying. Lying. I hate you. Nienawidzę cię. Kurczę blaszkę, ale się malec pogniewał. No cóż, malec się pogniewał. I teraz przez gniew malca zakładam, że trafimy troszeczkę poważniejsze jak do tej pory tarapaty, ale cóż, trudno. O, widzimy go. No właśnie, siostra go ostrzega, a malec uparty. Zostaw mnie. Krzyczy malec. Ale już mamy... Ani. Wow. No nie chciałam tego, ale musiałam w samą obronie. Wyższa konieczność. No i siostra, chcąc mu pomóc, leci. Nie spodziewając się niebezpieczeństwa tak do końca. Oh my god, mamy blaszaka. Czyli rycerza ze średniowiecza. No i tu się zaczyna zabawa, żeby wygrać z nim. Nie pamiętam. Dobra. Jedną część z wielu. Aj, właśnie. Jeszcze ten przyszedł tutaj dogorywać. Jączyć się. Przytrzymamy go trochę w jednym miejscu.
Aj, za późno! Za późno! Za późno! Tutaj się trzeba orientować. Aj, sakrable! A, teraz dobrze, że nie rzuciła. Ach, mały boss, mały boss. Dobra, prawie. Aj! A, no i niestety, no i kurde, pa. Ajaj, a tak... tak niedużo nam zostało, no nie? Zostaje, żeby utapią. Jak najdalej od tego zwierza. My God. Kamienie. Aj! Dobra, mamy kolejną zbroję. Uderzysz. Dobra, udało nam się mu środek pozbyć. Został tylko kask.
No co, nie trafiło? Kurde, nie trafiło. Musimy go trochę zmęczyć. Pamiętam, co było dalej. No, mamy go. Mamy go wreszcie. Aż głowę wsadzałem, bo to widać. Mamy go. Mamy zwycięstwo. Właśnie dzięki temu, żeśmy sprodukowali tą linkę. Tam Jotacz nam pomógł się wyzwolić. Brat przeprasza. Pytanie, co teraz z nami będzie? W trzecim odsłonie. Odwet. Tak, drodzy mi, teraz było na przykład delikatna przecinka. No ale cóż, dzięki wielkie za oglądnięcie, dzięki wielkie za cierpliwość. Dziękuję uprzejmie za subskrybowanie i komentowanie. Piękne witraże. Mamy zapis, także ja dziękuję jeszcze raz ślicznie. Kłania się z tej strony Marek 87. Zapraszając na kolejny odcinek z tej serii. Dziękuję wam również za wyrozumiałość. Przypominam, że to nie jest jedyna gra na kanale, którą gram. Aczkolwiek harmonogram na bieżący miesiąc wrzesień niebawem nastąpi na kanale. Także dzięki jeszcze raz wielkie. Pozdrawiam. Kłaniam się. Bywajcie zdrowo i rumiano. Pamiętaj.